Panie trenerze, co do ostatnich występów, to nie ma co się oszukiwać. Gdzieś tutaj trzy mecze bez zwycięstwa, trzy mecze, tylko jedna bramka zdobyta. Gdzieś troszeczkę się zacięła nasza drużyna, jeżeli chodzi o grę w ofensywie. Były sytuacje, ale brakowało szczęścia albo skuteczności w tych ostatnich spotkaniach. Na pewno, jeżeli chodzi o ostatnie spotkania, to sytuacje w meczu z Kaliszem były, mogliśmy zamienić je na bramki, tak się nie stało. Z Siedlcami z kolei tych sytuacji było, myślę, że można je zliczyć na palcach jednej ręki, więc gdzieś ta nasza gra w ofensywie no nie funkcjonowała tak, jakbyśmy sobie z tego życzyli. Czy słabszy okres? Wydaje mi się, że patrząc na przez pryzmat pierwszej rundy, drużyna jest liderem, czyli zawodnicy wykonali kapitalną pracę na boisku. Zostały nam teraz dwa mecze awansem tej rundy wiosennej już i zrobimy wszystko, by zrobić jak najwięcej punktów w tych dwóch meczach. A przed Wami mecz ze Stomilem Olsztyn, raz, że poniedziałkowy termin, taki trochę nietypowy, jeżeli chodzi o rozgrywki drugoligowe. Z drugiej strony Stomil to zespół, który jest po trzech zwycięstwach z rzędu i wszystkie wygrywał w 90 minutach, także to pokazuje, że ta drużyna do końca walczy, no ale też nie ukrywajmy, Kotwica od początku sezonu pokazuje, że potrafi walczyć do końca. Na pewno Stomil jest drużyną, która gra do końca, tak jak tutaj redaktor powiedział, dużo tych meczów rozstrzygnęła na swoją korzyść właśnie w końcówkach. My jedziemy do Olsztyna jako lider i będziemy chcieć się właśnie zaprezentować jak drużyna, która przewodzi w lidze. Jaka taktyka na ten zespół? Gdzieś jakieś te rozwiązania ofensywne, jeżeli chodzi o naszą drużynę? Czyli na pewno spodziewamy się meczu walki, bo Stomil jest taką drużyną agresywną, ale boisko jest bardzo dobre, więc liczymy na to, że będzie mniej tej walki wręcz, a bardziej to będzie pojedynek typowo piłkarski. Znacie relacje, już z nimi graliście spotkanie tutaj w Kołobrzegu, zgadza się remisem 0-0, to też w jakiś sposób pokazuje, jaki to jest zespół. Czyli myślę, że to na pewno będzie inny mecz niż w pierwszej kolejce, tak? My byliśmy po dwóch tygodniach okresu przygotowawczego, nie do końca się znaliśmy. Był to mecz z marszu i dla oka on na pewno był bardzo brzydki, bo dużo było takiej prostej, bezpośredniej gry. Teraz te zespoły są już inne, funkcjonują ze sobą dłuższy okres czasu, więc myślę, że to spotkanie na pewno będzie diametralnie inne niż to pierwsze. A